Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie ministrze, czy celem ogromnych modernizacji, zakupu nowego taboru, wybudowania nowych dworców nie powinno być głównie to, żeby Polaków więcej jeździło? Tak, panie ministrze. Tylko że dzisiaj przy tej podwyżce obawiam się, że tych Polaków może pojechać znacznie mniej. Bo jeżeli ze Szczecina do Warszawy pociąg w pierwszej klasie kosztuje 252 zł, a za 262 można pojechać samochodem, jedna osoba, panie ministrze, to już jest niebezpieczne. Dlatego dzisiaj, jeżeli mamy utrzymać te ponad 50 milionów, powinniśmy patrzeć, żeby jednak ci ludzie mogli nadal jeździć i żeby pomyśleć o tym VAT-ie, o tej dostępności, bo inaczej te wszystkie inwestycje nie będą miały sensu. Panie ministrze, to jest nasza rola, bo spółka prawa handlowego, oczywiście, rozumiemy, ale to, żeby nadal to miało sens, to też jest sprawa rządu, żeby jednak o tym bardzo mocno myśleć, panie ministrze.